kolejne zawodowe starcie w formule MMA, tym razem zakontraktowane w limicie kategorii średniej. W tym pojedynku rywalizować będą. W narożniku niebieskim, pochodzący z Brazylii, były zawodnik Levels Fight League i Fight Explosion, reprezentant holenderskiego MMA w Vlaardingen, Dawid Ramirez. I przed nami kolejna walka numer 4 na dzisiejszej karcie MMA Atak. Mamy przed sobą Brazylijczyka, który ostatnie swoje pojedynki stoczył w Holandii. W tym roku był nawet bardzo blisko już zdobycia pasa mistrzowskiego największej holenderskiej organizacji Levels Fight League. Zobaczymy, jak w dzisiejszym starciu, w tym limicie wagowym, wadze średniej do 84 kg, poradzi sobie Dawid Ramirez. Dawid Ramirez, wzrost 183 cm, zasięg ramion 186 cm oraz wniósł wczoraj na wagę 82 kg 700 g. Ciekawe starcie na kolejne ciekawe starcie na karcie dzisiejszej karty walk. Powiem szczerze, że ta walka zapowiada się naprawdę imponująco. Zawodnik pochodzący z Brazylii ma na swoim koncie starty w State Round Fighting Championship czy EXFN Battle Event, także będzie mógł się dzisiaj wykazać na czwartej edycji MMA Attack, reaktywacja w Będzinie. Dawid Ramirez zmierzając już powoli do oktagonu i czekamy na jego rywala. Ramirez, zawodnik narożnika niebieskiego, a już za chwilę będziemy mieli jego rywala. Panie i panowie, czas powitać drugiego z zawodników tego starcia. Tego, który za moment wejdzie do narożnika czerwonego. Posiada pasa w brazylijskim jiu-jitsu. Reprezentant Paco Team. Tomasz Jakubiec. I do klatki zmierza Tomasz Jakubiec, wzrost 185 cm, zasięg ramion 184 cm oraz wczoraj wniósł na wagę 83,6. Osobiście znam Tomasza Jakubca, wiem, jak mocno bije, preferuje on walkę bardziej w stójce. No, czekam z niecierpliwością na jego dzisiejszy występ. No Tomasz Jakubiec, no tak jak mówię, że osobiście znasz Tomka z pojedynku, wiesz jak uderza, jest mocnym zawodnikiem z przeszłością, KSW dzisiaj zasila swoją osobą Fight Card MMA Atak 4. Dawid Ramirez kontra Tomasz Jakubiec. Walka w wadze średniej, 84 kg, Tomasz Jakubiec rekord zawodowy 10-4. Dawid Ramirez rekord zawodowy 8-5, więc chłopaki są naprawdę bardzo doświadczeni. Myślę, że dzisiaj to doświadczenie zobaczymy w nadchodzącej walce. Tomek Jakubiec jest bardzo pewnym siebie zawodnikiem. Jest to jego kluczem do mocnego boju w każdym pojedynku, w każdym wyzwaniu, w każdym starciu. Więc zobaczymy dzisiaj, jak poradzi sobie w walce, jak będzie jego gameplan wyglądał z Dawidem Ramirezem. Już momencik i zaraz walka. Pełny spokój na twarzy Dawida, jak i pełny spokój na twarzy Tomasza. Obydwoje skupieni, spoglądają. Panie i panowie, przed nami zawodowy pojedynek w formule MMA, zakontraktowany na 3 rundy po 5 minut w limicie kategorii średniej. W tej walce rękawice skrzyżują. W narożniku niebieskim 36-latek, mierzący 183 cm i ważący 82,8 kg. Z zawodowym dorobkiem 8 zwycięstw i 5 porażek.
brazylijski reprezentant niderlandzkiego MMA w Lardingen, Dawid Ramirez! Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. To 32-latek, mierzący 185 cm i ważący 83,6 kg. Z zawodowym dorobkiem 10 zwycięstw i 4 porażkami na koncie. Zawodnik Paco Team, Tomasz Jakubiec! Walkę w klatce poprowadzi sędzia Piotr Jarosz. Walka czwarta dzisiejszej karty w wadze średniej do 84 kg. Tomasz Jakubiec i Dawid Ramirez przed nami, na Państwa ekranach telewizorów. Chłopaki już czekają na start sędziego. Zaraz zaczynamy prawdziwe fajerwerki. Zobaczmy, jak to starcie będzie wyglądało. I zaczynamy. Tak jak rozmawialiśmy, mówię, że Tomek Jakubiec reflektuje walkę w stójce. Zobaczymy. Ja będę myślał, że Tomek będzie tutaj polował na pojedynczy cios, żeby po prostu jak najszybciej znokautować swojego rywala. Czy to mu wyjdzie? To się za chwileczkę okaże. Próba obalenia. Mamy siatkę. Dawid Ramirez dociska swojego przeciwnika Tomasza Jakubca plecami do Tomasz Jakubiec oktagonu. Spokojny na twarzy. Kontroluje całą walkę. Próba sprowadzenia w wykonaniu Jakubca. Na razie bezskuteczna. Widać, że Ramirez bardzo dobrze się czuje w walce na chwyty. Kolanko na korpus. Wykonanie Dawida. Na razie nic. Na razie spokojnie. Spokojna walka, nic się w tej walce nie dzieje. Zawodnicy delikatnie obijają, wyprowadzają siebie z pozycji dla siebie najwygodniejszej. Gdzieś tam Tomek Jakubiec stara się zanaszać te pojedyncze uderzenia i na korpus, i na szczękę. Ramirez kontruje natomiast kolanami na korpus swojego przeciwnika. Mamy Brazylijczyka dociśniętego plecami i teraz wyprowadzonego na ściordek oktagonu przez Jakubca. I walka wróciła do siatki. Jak jeden, taki drugi starają się wywrócić swojego rywala i zapunktować w walce. Co na koniec może? Widzimy, że Tomek Jakubiec stara się gdzieś tam cały czas tą presję barkiem wywoływać na swoim przeciwniku, na Ramirezie. Oczywiście dobra obrona Ramireza pod siatką. Widać, że dobrze się chłopak czuje na walce na chwycie. Ciekawe, jaki będzie kolejny etap tej pozycji, tej płaszczyzny, kiedy są zawodnicy, nie próbują na razie sprowadzać. Ja myślę, że tutaj trochę za dużo jest tego. Rozerwana walka. Walka wraca na środek oktagonu. Piękny, czysty low kick w wykonaniu Dawida. Zatrzymał się na nodze Jakubca. Zawodnicy już są w stójce. Ramirez próba lewego prostego i wejście w nogi swojego przeciwnika. Na razie bezskutecznie i znowu mamy siatkę. Znowu mamy klincz, walkę przy siatce. Jest to, można powiedzieć, mało efektowne. Tomek stara się tam gdzieś sięgać po te nogi swojego przeciwnika, tylko tak jak wspominasz, widać, że Dawid Ramirez, no gdzieś te sporty chwytane mu bardziej, że tak powiem, opowiadają i wychwytuje każdą próbę zejścia swojego przeciwnika po nogi. Już 3 minuty walki za nami, nic się na razie w tej walce nie dzieje. Bardzo dobra kontrola ze strony Dawida Ramireza, nie daje się sprowadzić. Mamy już środek oktagonu. Próba obrotówki bezpośrednio na głowę swojego przeciwnika w wykonaniu Ramireza. Zawodnik widać, że może zaskoczyć i lewy middle kick w wykonaniu Ramireza na wątrobę Tomka Jakubca. Tak, w wykonaniu Jakubca mam wrażenie, że doszedł do twarzy Dawida. I znowu klincz przy siatce.
Zawodnicy wkładają w ten klincz też sporo energii, sporo tlenu tracą, mięśnie zaczynają się ulegać zmęczeniu, tego tlenu brakuje. Tak, jak wiemy, zapasy przy siatce to jest chyba najbardziej najgorszy aspekt, który naprawdę bardzo dużo tlenu nam zabiera w walce. I stepu w wykonaniu Jakubca przy siatce na Dawida Ramirosa. Chłopaki oddychają coraz ciężej, niespełna minuta do końca pierwszej rundy tego pojedynku. Bardzo sprytnie Ramirez wychodzi spod tej siatki. Jak nierozerwaniem, tak stara się wyprowadzić Tomka Jakubca na środek oktagonu. Próba gdzieś tam prawym hakiem na korpus swojego przeciwnika w wykonaniu Jakubca. Próba haczenia. Niestety. Teraz czują chłopaki cały czas w klinczu. Zawodnicy cały czas napierają na siatkę, usiłują naprzemiennie sprowadzić, zejść po nogi, jednak bezskutecznie. Bardzo dobre obrony, jak widzę tylko taki z drugiej strony przed tymi obaleniami. I zbliża się koniec pierwszej rundy. Powiem szczerze, że nie wiem, nie mam pojęcia, jak punktować tą rundę. Bardzo ciężki orzech do zgryzienia będą mieli sędziowie. No chyba, że ta walka zakończy się przed czasem, bo przed nami jeszcze dwie rundy tego pojedynku. Dokładnie dwie rundy i miejmy nadzieję, że zobaczymy nieco więcej technik parterowych czy stójkowych w wykonaniu obojga zawodników. A mniej klinczu przy siatce. Były tutaj fajne próby wejścia ze strony Tomka Jakubca, po tym prawym prostym starał się szukać luki na przeciwniku. Ta siatka, jeszcze dołożyć jeden element sprowadzenia walki do parteru, przejęcia inicjatywy przez jednego czy przez drugiego zawodnika, tak jak tutaj Ramirez, obrotówka bardzo dobrze weszła, Tomek w czas wyciągnął sobie tą gardę, przyjął uderzenie na rękawice, by uniknąć ciężkiego nokautu. Spoglądając na zawodników, mam wrażenie, że Dawid oddycha trochę luźniej, aczkolwiek Jakubiec troszeczkę ciężej. Zobaczmy, kto wniesie więcej tlenu do rundy numer 2, która już przed nami. Ramirez gotowy, Jakubiec gotowy. Sygnał sędziego. I druga runda tego starcia, już za momencik. Zaczynamy. No, miejmy nadzieję, że zobaczymy tutaj więcej wymian bokserskich, czy też kopanych. Mniej tego klinczu. Bardzo dobry loki w wykonaniu Ramireza. Próba zejścia po nogę od Jakubca w wykonaniu Ramireza. Zauważ, że Ramirez też tak jak w tej pierwszej rundzie stara się obijać tą nogę Tomka Jakubca, jak nie wewnętrzny, tak zewnętrzny low kick na wysokości łydki. Podpięta głowa. Tutaj raczej nic z tego nie wyniknie. Nie ma pełnego uchwytu Tomek Jakubiec. Zerwany uchwyt za nogę Jakubca. Dwa ciosy. Dwa haki wyprowadzone. Kolejna próba obalenia. Jaki jeden, taki drugi zawodnik bardzo skutecznie gdzieś tą obronę stosuje w chwili, kiedy... O, mamy teraz prowadzenie w wykonaniu Dawida Ramireza. Ale głowa podpięta, czy coś z tego wyjdzie? Raczej nie. Myślę, że Brazylijczyk jest za bardzo doświadczony, żeby tutaj Jakubiec wyciągnął jakąś gilotynę. I rozerwanie głowy, wyciągnięcie głowy. Tomek już nie ma podpiętego uchwytu, nawet nie próbuje, głowa jest wyciągnięta. Zawodnicy coraz bardziej zmęczeni. Widać, że już ciężko stać też Jakubcowi, aczkolwiek no, bardzo dobra praca z góry właśnie Ramireza kontroluje tą walkę w tym momencie. Widać, że chce podpiąć nogi, nie wychodzi mu to, bardzo dobre powstanie i znowu mamy akcję przy siatce. Mamy zawodników w górze. Tomek cały czas poluje gdzieś na tą głowę. Jak nie uchwytem i mamy zachwianie. Na ramię. Dobrze, cios, trzy dokończy dzieła. Mocne uderzenia z góry. Jakubiec, myślę, że tak. Jakubca, młotkowe, sierpowe. Broni się Ramirez, ale niestety bezskutecznie. Myślę, że sędzia zaraz przerwie tą walkę. Ramirez już prawie... Wychwycił tą prawą rękę. W ogóle się nie broni. Ramirez, Jakubca. Złapał chwilę oddechu sędzia.
Chwila grozy dla Dawida Ramireza. Zmiana. Zaczyna się dziać w tej walce. Próba prawego łokcia. Teraz to Jakubiec kontroluje walkę z góry. Bardzo dobrze mu to wychodzi. Musi uważać teraz na podpięcie nogi przez Brazylijczyka, bo widzę, że złapał jego udo. Ramirez już jest nieco porozbijany po tej serii ciosów wyprowadzonych przez Tomka Jakubca. Tomek nie odpuszcza, stara się dalej iść do tej głowy swojego przeciwnika. Napiera z góry, nie pozwala wstać swojemu przeciwnikowi pod siatką. I kolanko na korpus, drugie. Widzimy rozcięcie na lewej części czoła Dawida Ramireza, gdzieś tam te uderzenia wyprowadzone z góry i wpięcie za plecy. Czy z tego coś będzie, czy Tomek będzie się starał sprowadzić walkę do parteru? Ramirez, widzę, chce zerwać ten chwyt. I sprowadzenie walki do parteru. Ramirez na macie. Tomek Jakubiec. Ja nie wiem, czy tam Ramirez nie podpiął klucza na rękę. Teraz widzimy grymas na twarzy Jakubca. Czy Ramirez to wyciągnie? Nie jestem w stanie stwierdzić to z tej perspektywy kamery. Czy tam jest podpięty ten klucz? Zaraz się okaże. Spokój na twarzy Ramireza. Tomek będzie starał się pewnie wyciągnąć. Tak jest, pełna obrona. Wejść do pełnego dosiadu. Zobaczyć tę pozycję. Parterową widzimy bardzo sprytne. Zaczyna nam się dziać w tym parterze i walka w stójce. Lecimy z ciężkimi bombami. Walka przychodzi do pozycji stójki lewy hak. Bardzo piękny lewy hak w wykonaniu Jakubca, doszedł do celu, ale kontruje go po chwili. Widać było delikatne podłączenie, ale Ramirez z automatu instynktownie od razu wszedł w kontrę. Coraz większe zmęczenie na twarzy Dawida widać. Zostało ponad 20 sekund do końca tej drugiej rundy. Ramirez rozcięcie na lewej części głowy. Próba tego obrotowego kopnięcia. Ale już widać, że tutaj brakuje już delikatnie siły tlenu w tych ciosach Ramireza. Myślę, że tutaj... Ciosy wyprowadzone przez Tomka Jakubca na pewno ważyły, na pewno doszły celu. Widać, że już troszkę zaznaczyły swoje mocy na przeciwniku, i także... Zakończyła się runda numer 2, czy na rundę numer 3. Zawodniki zmierzają do swoich narożników po wskazówki od swoich trenerów. Jak będzie wyglądała kolejna runda, okaże się zaraz. Mam nadzieję, że będzie to wyglądało nieco lepiej jak... Tutaj mamy na powtórce. Piękne wymiany Jakubca, tutaj podcięcie przez Dawida Ramireza i obalenie z jego strony. Bardzo czyste kolano w wykonaniu Jakubca pod siatką na Ramirezie. No i seria tych mocnych, piekielnych uderzeń z góry w wykonaniu Tomka Jakubca. Powiem szczerze, już myślałem, że będzie koniec w tym momencie, że sędzia przerwie tą walkę, ale Brazylijczyk widać, mocna głowa, przetrwał tą batalię Jakubca i mamy kolejną rundę. Wytrwały zawodnik, jaki jeden, taki drugi. I zmierzamy do rundy numer 3. Zawodnicy czekają na sygnał od sędziego. Zaczynamy rundę numer 3. Go. No i trzecia runda przed nami tego starcia. Walka numer 4 dzisiejszej karty. Zaczynamy. Spokojnie zaczynamy tą walkę. Lewy dochodzi celu do głowy Jakubca. Próba tego prawego low kicka w wykonaniu Ramireza. Tomek zdeterminowany, wie czego potrzebuje, wie jak wejść. Czeka na odpowiedni moment, może będzie mieli powtórkę z rozrywki w poprzedniej walce, która miała miejsce. I znowu mamy clinch przy siatce. Dobra kontrola w wykonaniu jak jednego, tak i drugiego. Próba podcięcia przez Jakubca niestety nie wyszła. Zawodnicy usiłują gdzieś tam sprowadzić tę walkę do parteru albo wykonać serię celnych, mocnych uderzeń.
Jednak widać, że jeden jak i drugi potrafi wyczytać każdy następny ruch wykonywany. Zmęczenie w trzeciej rundzie daje się we znaki. Widać, że Tomek stara się gdzieś zejść po tą lewą nogę od swojego przeciwnika. Ale zauważ, jak Dawid Ramirez sprytnie wyciąga jego ręce ku górze, żeby nie uniemożliwić mu jakikolwiek kolejny ruch, żeby wykonał to, co zrobił w poprzedniej rundzie. Bardzo dobra obrona przed baleniami poprzez Ramireza. Stała kontrola jednego i drugiego przeciwnika. Kiedy są w takim klinczu, są przy siatce, zawodnicy czują, czy tak naprawdę ta siła przeciwnika idzie w jednym kierunku, czy w drugim, no i przeciwdziałają, żeby uniemożliwić jakikolwiek następny ruch. Mieliśmy kolejną próbę obalenia przez Jakubca, niestety wybronioną. Lewy hak i znowu zejście do nóg Ramireza i mamy sprowadzenie walki do parteru pod siatką. Tomek Jakubiec z góry. Mamy jeszcze ponad 2 minuty 50 sekund do końca tej rundy, także zobaczymy, jak tutaj gameplan Tomka, jak i Dawida Ramireza zagra, co będą w stanie zrobić, jakie techniki nam i Państwu będą w stanie zademonstrować. Lewe sierpowe z góry, kontrolne w wykonaniu Tomka Jakubca, zmęczenie jest już widoczne, ale widać, że zawodnicy no nie opuszczają, cały czas jest to natarcie, cały czas jest ta pełna presja. Teraz Jakubiec przyciska z całą masą swojego rywala z góry, to jest bardzo dobra kontrola w wykonaniu Jakubca. Wykorzystuje swoją całą masę, swój cały ciężar ciała, żeby przykleić się do swojego rywala, tym samym wywołując na nim bardzo niewygodną presję. Stara się dojść Jakubiec do pełnego dosiadu, jednak ta siatka gdzieś tam przeszkadza, żeby przyłożyć tą nogę. Mamy boczną pozycję w wykonaniu Jakubca. Zobaczymy, co Tomek będzie w stanie zrobić z tej pozycji. Jak widzimy już, jak jeden, taki drugi coraz ciężej oddychają. Musi uważać na próbę tej dźwigni. Dawid Ramirez podpił dźwignię u Tomka Jakubca. Czy będziemy na tyle siły, żeby to wyciągnąć? Zaraz się to okaże. Zryw, ale Jakubiec tam bardzo ładnie kontroluje tą rękę. Jakubiec jest bardzo doświadczony, więc myślę, że on tej ręki tutaj nie puści. Jest na tyle doświadczony, że raczej nie popełni takiego błędu. Bardzo dobre wyjście Jakubca z zagrożonej pozycji. I znowu mocne uderzenia z góry wykonane Tomka Jakubca na Dawidzie Ramirezie. I walka przenosi się do stójki i pod siatkę. Próbuje gdzieś tam Tomek Jakubiec złapać głowę swojego przeciwnika, ale zostaje ona zaraz zerwana. No Brazylijczyk jest doświadczonym zawodnikiem, który ma na swoim koncie stoczone pojedynki w Holandii. Kolejna dobra wybrana w wykonaniu Ramireza. Zauważ, że Ramirez w ogóle nie czeka, jak Tomek schodzi do jego poziomu, chce zejść do poziomu jego nóg, by go gdzieś tam sprowadzić, stara się sprowadzić do parteru. On od razu wchodzi w tempo i wyciąga ręce. Tak jest, Ramirez bardzo dobrze wyciąga jego rękę, jak najwyżej, żeby uniemożliwić mu złapanie tej nogi. I to naprawdę bardzo dobrze mu to wychodzi. A wiemy, że takie próby, jak i kontrę wyprowadzane z jednej i drugiej strony zawodników też dużo energii kosztują. Sędzia nawołuje do akcji w tych walkach. Podpięta gilotyna. Bardzo niebezpieczna pozycja dla Jakubca. Bardzo ciasna gilotyna. Nie ma podpiętej gardy, więc nic z tego nie będzie. Nogi nie były zapięte, nie miał pełnej pozycji, nie miał możliwości. Był pod tą siatką, nie miał pełnego manewru. Zbliżamy się do końca tej walki. Ostatnia akcja i koniec walki. Próbowa grand slamu w wykonaniu Tomka Jakubca. Widać niezadowolenie. Coś nie poszło zgodnie z planem. Widać Tomek zdenerwowany. Chyba tutaj Jakubiec, z tego co widzę, wie, że wygrał tą walkę. Aczkolwiek poczekajmy na decyzję sędziów. Decyzja zależy od ogłoszenia oficjalnego werdyktu. I tego, jak będą wyglądały karty sędziowskie. Mamy dużo emocji na dzisiejszej gali w klatce. Czwarta walka. Tomasz Jakubiec, Dawid Ramirez za nami. Mamy powtórkę, skrót z tej walki. Prawe sierpowe na korpus Tomka Jakubca w wykonaniu Ramireza. To jest prowadzenie, które były pod... Dobre obalenie. Pod klatką, pod siatką klatki. Dobra kontrola w wykonaniu Jakubca, którą widzimy właśnie na ekranach telewizorów. Widać, że wodarze dobrali zawodników o bardzo zbliżonych umiejętnościach i
warunkach, jeżeli chodzi o przeprowadzenie tego starcia, no to skutkowało takim, a nie innym pojedynkiem. Nie było pewnej przewagi ani jednego, ani drugiego zawodnika. Z każdą kolejną rundą walka się rozkręcała i myślę, że można zaliczyć tą walkę do udanych. Miło się to oglądało. Panie i panowie, po trzech pełnych rundach tego pojedynku o jego wyniku zdecydowali sędziowie punktowi, którzy walkę oceniali następująco. Filip Niemkowicz 30-27, Bartłomiej Czajka 29-28 i Michał Łempicki 30-27. Wszyscy trzej dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Tomasz Jakubiec! Za to bardzo dziękuję, szczerze kocham was wszystkich. Piątki, uściski, pokój się kończy łaska. Nigdy nie wybrę się też miejsca, gdzie od dziecka mieszkam. Tu bytom krajów i życie radzę swój. Tomasz Jakubiec wraca na zwycięską ścieżkę. Wielkie gratulacje. Dziękuję. Porwę ci na chwilę mikrofon. Pierwsze co? Mały jubileusz, 15. Moja zawodowa walka. Zajebiście się cieszę, że jest to tutaj. Dziękuję wam, kurwa, jest zajebiście. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. W końcówce zadrżały nam serca, bo już była tam próba gilotyny, ale wytrwałeś, wyszedłeś z tego, dotrwałeś do końca, wygrałeś. Tak, była próba gilotyny, a wszystko tam było pod kontrolą, chociaż łapy mi ten spompowało w drugiej rundzie, że nie mogłem nimi ruszać. Mocny przeciwnik, silny. No i Sorko, już nie będę ci odpowiadał na pytanie, zdupiam do domu. Jeszcze raz dziękuję wam za doping, jesteście mega! Szanowni państwo, Tomasz Jakubiec! I mamy powtórki czwartej walki. W wykonaniu, zwycięskim wykonaniu Tomka Jakubca, uderzenia z góry na Dawidzie Ramirezie w pozycji górnej. Ramirez spod siatki nie był w stanie nawet w pełni wybronić tych potężnych ciosów zadawanych przez Tomka. Piękne sprowadzenie w wykonaniu Jakubca, lewy prosty bezpośredni na szczękę. Tu mieliśmy chwilę podłączenia Brazylijczyka, ale wyszedł z tego obronną ręką, no i dotrwał do końca tego werdyktu, do końca tego starcia. Bardzo wyrównane starcie obojga zawodników. Zawodnicy naprawdę dobrani do siebie umiejętnościami, dobrani do siebie płaszczyznami, także efekt widzieliśmy. Jest coś innego na tej dzisiejszej karcie walk, także każdy